1934 roku napisał specjalne dzieło o masonerii i stał się też założycielem zgromadzenia Sertanów, tych sióstr, które posługiwały Ojcu Świętemu aż do jego śmierci w dniu 2 kwietnia 2005 roku. Dlatego też przez te nabożeństwa my hamujemy rozwój głębowierstwa w Kościele, rozwój masonerii. Ale nie dziwmy się, że ludzie złej woli będą nas za to atakować. Będą oświecać nieraz waszą pogłębioną pobożność Maryjną. Kto swoje losy zwiąże z Matką Bożą, ten nie połączy. Matka Boża przeprowadzi go szczęśliwie przez kruk wieczności. My tutaj na tym nabożeństwa modlimy się o szczęśliwą godzinę śmierci. Bo godzina śmierci jest najważniejszą godziną w naszym życiu. Tu człowiek już wypowiada się ostatecznie. Za czy przeciwko Bogu. To jest decyzja, która nie ulega zmianie. Wprawdzie niektórzy idą do czysta, ale czysty ze miejscem czasowym. I my przez modlitwę różańcową czyście z ludziom, zwłaszcza naszym krewnym i przyjaciołom, skracamy. Bracia i siostry, Matka Boża Fatimska jest ratunkiem dla całej Europy, która pogłębia się chaosie liberalnym. A liberalność polega w dziedzinie poznawczej na tym, że nie ma żadnej prawdy. Dlatego każdy człowiek powinien mieć osobną prawdę. A w dziedzinie moralnej jest hasło ruka co wstępa. Dlatego swoboda, dlatego narkotyki, dlatego pijaństwo, dlatego morderstwo. Pamiętajmy, że grzechy nieczyste generują morderstwa. My nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną rzeczą odgrywa ten klimat nabożeństw Matki Bożej. Gdzie go nie ma, tam można matematycznie wyliczyć. Zwiększa się paralelnie do tego liczba zabójstw, morderstw, oszczerstw, walki z człowiekiem. Gdzie nie ma Bożej wśród pobożności, jest większa nienawiść człowieka do człowieka. Dzisiaj bracia i siostry też akcentują rolę Matki Bożej, mamy w niej obronę przeciwko wrogom naszego narodu. A tych wrogów nam po wejściu do Unii Europejskiej raczej przybywa. Historycy rosyjscy, a w tym Kowaliow ostatnio wygłosił taką tezę, że Polska powinna w 1939 roku oddać Hitlerowi Gdańsk i zgodzić się na autostradę terytorialną. Wtedy nie byłoby wojny. Bo dla Rosji wojna rozpoczęła się dopiero 22 czerwca 1941 roku. Co więcej, dzisiaj też oskarża się nas o mordy. O mordy Żydów. I znowu historycy niemieccy rozważają tezy wszelki wobec, że gdyby nie Polacy, to by Hitlerowcy nie wymordowali tylu Żydów. Polacy im pomagali. Dlatego lansuje się takie hasło polskie obozy koncentracyjne. Natomiast nie wspomni o tym, że w Polsce była kara śmierci za pomoc udzielaną Żydom. A mimo to bohaterscy Polacy uratowali około 100 tysięcy Żydów przed śmiercią. A w ratunek jednego Żyda musiało być tak średnio zaangażowane tylko 20 osób. A więc prawie 1 000 000 ludzi, Polaków, naraz
śmierci.